Witamy serdecznie. W czasach pandemii podróże są bardzo utrudnione. Za nami rok bez zagranicznych wakacji dla większości z nas. Być może w to lato uda się już ruszyć w świat i w związku z tym warto poszukać inspiracji do celów naszych zagranicznych podróży. I jako bibliotekarze sądzimy, że dobrą inspiracją mogą być wojaże z Piotra Kamila Norwida właśnie z okazji 200-lecia jego urodzin i roku norwidowskiego, który w tym roku obchodzimy. Warto sięgnąć do jego życia, do swojej twórczości literackiej, aby znaleźć tam trochę natchnienia do celów podróżniczych. Na razie mogą Państwo wygodnie z kanapy zagłębić się w podróże poety razem z nami za sprawą tych kilku filmów, które dla Państwa przygotowaliśmy. W pierwszym z nich opowiemy o niezwykle ważnym miejscu Norwida, czyli Włoszech. Pierwszy kilkuletni pobyt i późniejsze wizyty we Włoszech były dla Norwida szczególnie istotnymi doświadczeniami. To tutaj 20-letni artysta przeżywał nowe uczucia i fascynacje, a także nabywał wiedzy o świecie. Poznał tu miłość swojego życia, Marię Kalergis, a także obcował ze sztuką swojego arcymistrza Michała Anioła, co pozostawiło trwały ślad na jego twórczości. Pobyt w Wenecji to czas studiów Norwida w pracowni rzeźbiarskiej Luigiego Pampaloniego i miejsce, z którego odbywał wycieczki do ukochanych przez siebie północnych Włoch, między innymi do Werony. Tam, zainspirowany historią uczucia Romea i Julii, stworzył jeden ze swoich najważniejszych wierszy. Werony. Nad Capuletich i Montechidoma, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzę na gruzy nieprzyjaznych grodów, na wywrócone bramy do ogrodu i na gwiazdę wyrzuta ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety i że dla Romea łza ta nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Innym, szczególnie ważnym dla Norwida miejscem na mapie Włoch jest również Rzym. Już jako dojrzały człowiek przebywał tutaj w trakcie Wiosny Ludów, uczestnicząc w walkach. Poznał tu również wielkich wieszczów swojej epoki, Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego. Norwid uważał Rzym za miasto idealne i modelowe. Było inspiracją dla jego poezji, czego odzwierciedlenie znaleźć możemy w utworze w albumie. W albumie. W Rzymie. Żeby to zamiast cudnych tych cyprysów i słoneczności tej, co razi oczy, i koloseum, rudy gniazda lisów, płaczącej brzozy dopatrzeć warkoczy, a zamiast ziemi popiołów i gruzów i połamanych was etruskich, żeby popodlewanych zagonów arbuzów i choćby trochę Polski dotknąć gleby.